To z mamy podcast. Hej mama! Ponownie zaprosiłam Joannę Łożyńską do mojego podcastu, bo nie dość, że super mi się z nią rozmawiało o prawie przyciągania w macierzyństwie, to też ponownie u Karoliny Sobańskiej słuchałam jej podcastu o olejkach eterycznych i pomyślałam, że byłoby dobrym pomysłem nagrać taki odcinek, ale konkretnie w odniesieniu do kobiet w ciąży i mam tych najmłodszych dzieci. Cześć Joasiu. Cześć Natalio, bardzo mi miło, że znowu jestem u Ciebie. I potwierdzam, rozmawiało nam się wspaniale, trzeba było dużo wyciąć, żeby się to dało w ogóle posłuchać, bośmy chyba ze 2 godziny rozmawiały ostatnio. Dzięki. Asiu, dzisiaj o tych olejkach, bo to jest jakiś temat, który tak czuję, że chciałabym nawet u siebie, wiesz, wdrożyć, żeby mi w tym domu jakoś tak pachniało, ale ja się na tych olejkach w ogóle nie znam i postanowiłam, że się nie będę poznawać, dopóki nie porozmawiamy, żeby zadawać Ci pytania z pozycji takiego totalnego amatora. Pamiętam z podcastu z Karoliną, że mówisz o tym, żeby wybierać pewną grupę olejków eterycznych, a nie kupować w przypadkowych drogeriach, marketach i tak dalej. Jakbyś mogła zacząć od tej technicznej strony, jaki rodzaj olejków eterycznych należy wybierać i dlaczego? Wiesz co, szczególnie jeśli właśnie mówimy o sytuacji, kiedy jest ciąża, kiedy kobieta jest w ciąży, czy kiedy mamy do czynienia z malutkim dzieckiem, to jest szczególnie ważne, żeby wybierać jak najwyższej jakości, jak najbezpieczniejsze po prostu olejki. Czyli masz na myśli te olejki, dobrze mówię, wysokiej klasy terapeutycznej, tak to się nazywa? Tak, czystej klasy terapeutycznej. Czystej, okej. Okay. Tak, to jest certyfikowana czysta klasa terapeutyczna i ona po prostu jest oznaczona na butelce symbolem CPTG, od angielskiej nazwy CPTG, czyli certyfikowana czysta klasa terapeutyczna. I to jest taki certyfikat, który jest powyżej eko, powyżej wegan. Tam rzeczywiście w takiej buteleczce mamy pewność, że znajdujemy nie tylko czysty olejek, gdzie nie ma nic innego w butelce, po prostu nic innego, tylko ten preparat roślinny w postaci olejku eterycznego, ale mamy też pewność, że ta roślina nie była uprawiana gdzieś tam na polach producenta tych olejków, tylko każda roślina była pozyskiwana i uprawiana w miejscu jej naturalnego występowania właśnie po to, żeby mieć pewność, że te właściwości terapeutyczne będą najwyższe, bo umówmy się, no jest to logiczne, że jeżeli my sobie wyhodujemy drzewko pomarańczowe u nas w pokoju, a ta pomarańcza będzie wzrastała w swoim naturalnym środowisku, no to jakość tej rośliny i jakość tych składników terapeutycznych będzie zupełnie inna. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Okazuje się, że ogromnie ważne w kontekście poszczególnych roślin jest to, o jakiej porze dnia jest ta roślina zbierana, już gotowa, prawda, do przetworzenia i gotowa do tego, żeby z niej pozyskać olejek eteryczny. Jaki jest czas od momentu zbioru do momentu dotarcia tej rośliny do destylarni. Okazuje się, że najlepszy czas to jest taki, który w kilometrach, że to jest nie więcej niż 50 kilometrów. Od pola, na którym dana roślina wzrasta, do destylarni. Więc dużo rzeczy się musi wydarzyć, o których my zwykle nie mamy pojęcia, ja nie miałam absolutnie pojęcia o tym, żeby rzeczywiście z danej rośliny wyciągnąć maksimum jej możliwości terapeutycznych. Nie wiemy na przykład o tym, że na przykład taka lawenda ma masę odmian i tylko na przykład jedna z tych odmian rzeczywiście będzie terapeutyczna, wszystkie inne będą pachniały lawendą. Wszystko się będzie zgadzało, ta roślina będzie wyglądała lawendowo, bo to jest de facto lawenda, ale te najlepsze właściwości terapeutyczne ma tylko jeden jakiś szczególny gatunek. Powiedzmy, że z lawendą możemy sobie tego nie umieć wyobrazić, ale no wiemy doskonale, że jak mówimy róża, to każdy z nas będzie miał przed oczami zupełnie inny kwiat. Większy, mniejszy, ten ogrodowy, ten z kwiaciarni i o innym kolorze. I każda z tych roślin pod jedną nazwą róża
no jednak ma inne właściwości, więc naprawdę w tej chwili ten rynek olejków eterycznych bardzo się rozrósł i to się stało naprawdę popularnym tematem i każda, nawet marka taka, wiesz, eko, gdzieś tam dryfująca w stronę jakiegoś takiego promowania zdrowego stylu życia i tak dalej, ma ambicje, żeby wprowadzić swoje olejki eteryczne, ale musisz mi uwierzyć i słuchacze również, że żeby wyprodukować coś więcej niż pachnidełko, naprawdę trzeba mieć kolosalną wiedzę i mieć dużą, dużą odpowiedzialność w stosunku do konsumenta. Trochę tak o tym opowiadasz jak pasjonaci o winie i o tym, jak miał wina i dlaczego jedne kosztują 100 złotych, a inne 19. No tak, no tak. Wiesz co, no ja nie miałam kompletnie pojęcia, że to tak działa i też mi się wydawało, wiesz, jak słyszałam olejek eteryczny, to od razu widziałam sklep indyjski, bo to był taki czas, że rzeczywiście olejki eteryczne to tylko były te takie egzotyczne pachnidełka po prostu gdzieś tam z zakurzonego sklepu indyjskiego. Natomiast później one faktycznie zaczęły trafiać gdzieś tam na półki popularnych drogerii. No i teraz jak widzę na przykład olejek różany w drogerii, który ma napisane 100% olejek różany za 15 zł, a ja wiem, że żeby wyprodukować 5 ml czystego olejku różanego potrzeba 8 tysięcy róż, no to jakby jest, temat jest prosty, prawda? Już wiemy, że w tej buteleczce w drogerii no, jest coś. Na pewno nie jest to coś, co może nam pomóc w zdrowiu i w dobrostanie emocjonalnym. Teraz zaczynam się zastanawiać nad tym, bo prowadzę warsztaty o ekologicznej modzie. Czy to jest na pewno takie ekologiczne, żeby 8 tysięcy róż dawało nam taką małą ilość olejku? W sensie, jak trzeba nawadniać i dbać o te róże, wiesz, żeby wyprodukować tylko tyle mililitrów. Ale to pewnie jest osobny wątek. Ale ja bardzo chętnie powiem dwa zdania na ten temat. Dlatego, że firma, której olejki ja kupuję, ma cały czas na uwadze właśnie to, żeby nie tylko wyprodukować idealne oleje, które pomoże człowiekowi, ale żeby mieć pewność, że nie tylko my będziemy korzystali z tych olejków, ale też nasze dzieci, nasze wnuki i pokolenia, które po nas przyjdą. Mam na myśli to, że naprawdę wbrew pozorom istnieją na świecie takie firmy, ja w każdym razie znam jedną, które tak dbają o środowisko, z którego pozyskują dane rośliny, żeby, mówiąc tak już ostro, żeby tej gleby nie gwałcić, żeby jej nie wyzyskiwać i żeby jej nie wyjaławiać i żeby nie sprawić na przykład, że rzeczywiście za 10 lat już tam nie będzie czego zbierać. Na przykład w związku z tym olejek copaiba, który jest olejkiem niesamowitym, o niesamowitym działaniu, powiedzmy wyciszającym, ale tam zastosowanie jest masę, to jest olejek, którego ilość jest ograniczona, że możesz zamówić tylko jeden w ciągu miesiąca. Jeżeli zamawiasz, akurat w tej firmie zamawiasz olejki, to możesz w ciągu miesiąca zamówić tylko jedną buteleczkę, dlatego że on jest pozyskiwany z drzewa w Amazonii i właśnie, żeby nie zniszczyć po prostu tej przyrody, żeby pozyskiwać tylko tyle, ile jest bezpieczne dla tych drzew i dla tego ekosystemu, jest rzeczywiście ograniczenie ilościowe w kontekście tego, ile możesz kupić tych olejków. Okej, czyli hurtowo nie będą one sprzedawane i na masową skalę, tylko w jakiś zrównoważony sposób firma próbuje do tego podejść. Zdecydowanie tak. A druga rzecz jest taka, że jeżeli masz w buteleczce naprawdę, wiesz, 15 ml absolutnie czystego olejku, to jest powiedzmy około 250 kropli, a jednorazowo musisz, żeby uzyskać efekt terapeutyczny, wykorzystujesz jedną kroplę, a czasami nawet mniej, bo czasami to jest tylko tyle, co przetrzesz palcem o korek i tyle, co zostaje na palcu, to jest 1/4 kropli na przykład. To jest niesamowite. Jestem
przekonana, że osoby, które pierwszy raz słyszą o takiej jakości olejków, po prostu kręcą głową z niedowierzaniem, ale naprawdę jest, nie opowiadam o równoległej rzeczywistości w tej chwili. Więc jeżeli my wykorzystujemy tak bardzo mało tych preparatów roślinnych jednorazowo, to rzeczywiście, wiesz, to wszystko się zaczyna zgadzać, bo my nie potrzebujemy, wiesz, 2 buteleczek, 4 buteleczek miesięcznie, bo wystarczy nam, wiesz, 1 na pół roku na przykład, nie? Mhm. A jak myślisz, że to wystarczy na 250 razy, skoro jest 250 ml, nie 250 ml, kropli, a jedna kropla wystarczy, no to już w ogóle starczy nam to na o wiele dłużej, no nie? No, tylko także... właśnie teraz, żeby osiągnąć efekt terapeutyczny, wystarczy jedna kropla, ale do czego? Do tego, żeby wrzucić ją do dyfuzora, czy żeby sobie zrobić jakiś, wiesz, olejek do ciała o zapachu lawendy, czy innego, znaczy czy czegoś innego, co będzie na nas w jakiś sposób terapeutycznie działało? Już mówię. Olejki czystej klasy terapeutycznej można stosować na 3 sposoby. Jako aromaterapię, więc owszem, do dyfuzora, natomiast moje koleżanki po fachu zawsze mnie beształą za to, że to mówię, ale powiem to, że ja jakoś dyfuzor jest absolutnie skuteczny, ale to nie jest jakiś mój ulubiony sposób korzystania z olejków eterycznych. Mhm. Zaznaczam, to jest skuteczna metoda, ale ja wolę ten olejek mieć przy sobie, wolę go stosować na skórę, wolę go inhalować bezpośrednio z buteleczki albo kroplę na przykład roztartą w dłoniach i z takiej łódeczki stworzonej z dłoni inhalować. Więc wracając do tych metod, rzeczywiście inhalacja jest jedną z takich najbardziej domyślnych poprzez dyfuzor albo właśnie bezpośrednio z butelki albo roztartą kroplę w dłoniach. Natomiast są jeszcze 2 sposoby. Jest działanie poprzez wcieranie w skórę i wtedy ten olejek się wchłania po prostu przez pory skóry do wnętrza ciała. I będzie naprawdę tutaj działanie naprawdę zbliżone, jeśli nie takie samo skuteczne, jeżeli my po prostu wetrzemy ten olejek w skórę i na przykład jeżeli chodzi o działanie uspokajające czy działanie poprawiające, wspierające może w ten sposób, wspierające odporność, to wcieramy olejek w podeszwy stóp albo wzdłuż kręgosłupa. To są takie 2 miejsca, gdzie rzeczywiście ta wchłanialność jest taka największa i to działanie rzeczywiście wspierające czy emocje, czy organizm po prostu na takim fizycznym poziomie jest najskuteczniejsze. No i 3 sposób to jest działanie poprzez przyjmowanie wewnętrzne. Z tym, że tutaj naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie zastrzegam, wewnętrznie można stosować tylko takie olejki, które po pierwsze mają wyraźnie napisane na buteleczce, że są do stosowania wewnętrznego i mają certyfikat CPTG i najlepiej w takiej sytuacji skonsultować się z doświadczoną osobą, która powie, który olejek, bo to też nie wszystkie olejki, które mają certyfikat, mogą być stosowane wewnętrznie. I kolejne zastrzeżenie w przypadku ciąży i w przypadku malutkich dzieci, w ogóle w przypadku dzieci, a już szczególnie tych maleńkich, stosowanie zawsze powinno być poprzedzone jednak konsultacją z osobą doświadczoną w pracy z olejkami terapeutycznymi. To jest stosowanie doustne, tak? Czy w ogóle? Przy stosowaniu doustnym, ja bym stosowania doustnego w ogóle nie stosowałabym doustnie w przypadku ciąży i absolutnie w przypadku dzieci. Mówię w tej chwili ogólnie o zastosowaniach olejków, mówiąc o tych 3 opcjach. Więc w przypadku ciąży i małych dzieci i dzieci w ogóle doustnie nie, a powierzchniowo i inhalacja po konsultacji z praktykiem myślę. I ty jesteś takim praktykiem, więc taką małą konsultację teraz odbędziemy. Tak, jak najbardziej. Zresztą ja podpowiadam, wiesz co, bezustannie różnym osobom, które się do mnie zgłaszają, więc absolutnie, jak masz jakieś pytania, to pytaj. No mam wiele pytań, bo jakby jeszcze wracając do tych 3 metod, mam takie poczucie, że te dyfuzory są popularne przez to, że my lubimy
jakby czuć to, co sobie kupiliśmy, w sensie, że jak wpuścimy parę kropel do dyfuzora, to ten dyfuzor nam brzęczy przez ileś tam minut i nam pachnie w mieszkaniu i wiesz, że jest taki efekt, że kupiliśmy i mamy, a jak sobie wetrę krople w piętę, no to po wszystkim, nie? Cały taki rytuał związany z tym, że mam olejki i one mają teraz na mnie działać, to już tak no dobra, sekundę to trwało. Że może to o to też chodzi, że to jest takie coś bardziej rytualnego i coś na dłużej wtedy. Jasne, natomiast wiesz, ja mam swój wieczorny rytuał, po prostu wcieram, wiesz, olejki w różne części ciała, w przedramiona, za uszami, w klatkę piersiową, w podeszwy stóp, ten olejek na to, więc zaręczam ci, że mam i rytuał i pachnie po prostu w całym domu mną. Więc jakby, wiesz, no znowu, większość osób ma jakieś przekonania na temat olejków i jakąś wizję olejków, a jak zaczynają wchodzić w ten świat takich naprawdę olejków czystej klasy terapeutycznej i dostrzegają właśnie, co mogą z nimi zrobić i tak dalej, okazuje się, że faktycznie, wiesz, to wcieranie na przykład olejków, bo to wiesz, nie tylko muszą być podeszwy stóp. Wiadomo, że te podeszwy stóp to jest taki no, najmniej rytualny i romantyczny sposób, choć skuteczny. Natomiast naprawdę, wiesz, jeżeli nasza skóra pachnie olejkami, no to jest to coś wspaniałego i daje to poczucie takiej wyjątkowości, takiego zadbania o siebie, takiego bycia zaopiekowaną, absolutnie. A dodatkowo, wiesz, no dyfuzor to jest taka rzecz, którą my możemy postawić w domu i powiedzmy w przypadku małych dzieci faktycznie ta inhalacja poprzez dyfuzor, no powiedzmy, że ma większy sens, bo te olejki są bardziej rozcieńczone i możemy zadziałać bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, żeby nie przytłoczyć tego młodego organizmu. Natomiast jeżeli my gdziekolwiek wychodzimy na zewnątrz, jesteśmy na spacerze, jesteśmy z wizytą u rodziny na przykład, czy gdziekolwiek poza domem, to warto jakby mieć wiedzę o tym, że my możemy te olejki bez tego dyfuzora też zastosować, mieć je po prostu przy sobie gdzieś tam w torebce i mieć to wsparcie niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy gdzieś tam po prostu poza domem, nie? Okej, no to mamy omówione sposoby jakby przyjmowania tej terapii, a teraz przejdźmy do tego, co nam pachnie. I jaki to ma związek z tym, jak ta terapia, czy jakby jak ten olejek wpływa na nas terapeutycznie? No bo ja się domyślam, że to nie chodzi tylko o to, że kupię sobie zapach różany, bo mi się on podoba, no i fajnie pachnie mi i to jakby wpływa na mnie terapeutycznie w taki sposób, że otaczam się tym, co przyjemne i co lubię. Tylko po prostu każdy z tych składników ma jakiś wpływ na nasz organizm i być może na nasze samopoczucie tym samym. I teraz myślę sobie o kobietach w ciąży, które być może mają jakieś lęki, stresy, czują zmęczenie, więc pojawiają mi się takie pytania o takie zapachy, o takie składniki, które mogą nas relaksować i uspokajać, oraz takie, które w tym zmęczeniu nam pomogą, żeby jednak trochę tego życia weszło. Możesz polecić? Jasne. Wiesz co, na pewno olejkiem, który zawsze jest bardzo dobrym wyborem, to jest olejek z czerwonej pomarańczy. To jest taki olejek, który będzie dodawał energii właśnie w takim ciężkim momencie, tak jak zapytałaś, jeżeli nie ma tego, nie ma tej energii, nie ma siły, to rzeczywiście czerwona pomarańcza będzie takim olejkiem, który tej energii będzie dodawał. Jak zresztą każdy cytrus, czerwona pomarańcza ma takie właściwości właśnie poprawiające humor przede wszystkim i obniżające stres. To jest niesamowite, dlatego że my myślimy najczęściej o olejku, który uspokaja, obniża poziom stresu, myślimy o lawendzie. Natomiast lawenda będzie miała takie, i lawenda też jest dobrym olejkiem dla kobiet w ciąży, natomiast lawenda będzie miała jednak takie działanie naprawdę wyciszające. I to będzie taki olejek, o którym ja bym pomyślała raczej przed snem,
w przypadku, kiedy jest problem ze spaniem w ciąży. Natomiast czerwona pomarańcza będzie z jednej strony miała działanie uspokajające, czyli jeżeli nam gdzieś tam szaleją hormony, mamy te zakończenia nerwowe przysłowiowe na wierzchu, wszystko nas drażni, to rzeczywiście ta czerwona pomarańcza będzie uspokajać, ale nie będzie wyciszać do snu. Okay. Czyli tutaj jest takie działanie faktycznie no niesamowite. To jest jeden z takich prostszych olejków, jeden z tańszych olejków, chyba jeden z najtańszych w sumie. Natomiast naprawdę trzeba mu oddać sprawiedliwość, że jest niesamowity. Należy tylko pamiętać, że cytrusy, wszystkie cytrusy nałożone na skórę mogą dawać efekt fotoaktywności, czyli nałożone na skórę mogą powodować przebarwienia w kontakcie ze słońcem. I szczególnie w ciąży, gdzie ta skóra staje się wyjątkowo wrażliwa, no jest to wyjątkowy czas i na pewno należy mieć to na uwadze i raczej tę czerwoną pomarańczę stosować po prostu jako inhalację, czy bezpośrednio z buteleczki, wiesz, po prostu sobie wdychać ten zapach, czy wieczorem, czy tam po południu rozetrzeć w dłoniach po prostu tą kropelkę. Dlatego mówię, że wieczorem, żeby po prostu minął wystarczająco długi czas do następnego dnia, żeby z tych dłoni po prostu ta fotoaktywność zeszła. Mhm. Natomiast najbezpieczniej po prostu byłoby inhalować w czasie ciąży, inhalować bezpośrednio z buteleczki. Wiesz co, jeszcze tak sobie myślę o tym, że kobiety w ciąży są wrażliwe na zapachy, że to muszą być takie zapachy, które na pewno jakoś tam nie będą drażnić albo nie sprawią, że będzie nam się chciało wymiotować na przykład. Mm-hmm. Ale to chyba cytrusy i lawenda są takie nieszkodzące, tak mi się jakoś kojarzy. Ale nie wiem, może to jest kwestia totalnie indywidualna. Mam wrażenie, że to jest kwestia indywidualna, jak najbardziej. Na pewno lawenda jest takim olejkiem, jednym z tych takich delikatnych olejków. Czerwona pomarańcza jest trochę intensywniejsza, ale to też nie jest jakiś taki bardzo intensywny zapach. Natomiast no tak, jest to kwestia indywidualna, ale jeśli chodzi o takie dolegliwości żołądkowe w czasie ciąży, to na pewno dobrym wyborem będzie olejek kardamonowy i olejek imbirowy, olejek eteryczny z imbiru. To będą takie dwa olejki, które będą po prostu pomagały ustabilizować ten żołądek i przetrwać dzień po prostu. Okej, czyli imbir i kardamon. Zapisujcie, mamy na bieżąco. A ja się postaram też w notatkach, chociaż może warto, żeby właśnie wszyscy wysłuchali, a nie wszystko w notatkach, nie? Jasne. Żeby się dowiedzieć potem dokładnie, jak to przyjmować i stosować. Okej, kolejne moje pytanie o kobiety w ciąży jest oczywiście takie naturalne. Czy są jakieś przeciwwskazania w sensie do stosowania w ogóle olejków albo do jakichś konkretnych? Na pewno należy przede wszystkim, jeżeli sięgamy po olejki, należy pamiętać, żeby to były olejki czystej klasy terapeutycznej. W przypadku ciąży, w przypadku małych dzieci, w przypadku zwierząt, bo takie olejki można również stosować na zwierzętach, też po konsultacji, bo też są wyłączenia. Czyli przy takich delikatnych, wrażliwych organizmach albo w szczególnym czasie, to jest absolutnie informacja numer jeden. Sięgać po te bezpieczne. I ja zawsze mówię, że uważam, że olejki eteryczne mogą pomóc każdemu, ale absolutnie wiem i rozumiem, że nie każdy musi je stosować. Mhm. Wiesz, to jak wszystko, to nie jest dla każdego. Nie każdy naprawdę musi po to sięgać. Natomiast jeżeli już sięgamy, to sięgnijmy po ten olejek, który będzie bezpieczny. Więc to jest absolutnie informacja numer jeden. Na pewno musimy pamiętać, że
stosowanie tych olejków, czyli to też, co przed chwilą powiedziałam, musi być dopasowane do tej sytuacji, czyli nie tylko, że on jest czystej klasy terapeutycznej, ten olejek, ale też jak my go stosujemy. Nie stosujmy go wewnętrznie. Skonsultujmy się z kimś, kto się na tym zna. Albo rzeczywiście zastosujmy tylko najbezpieczniejszą wersję, czyli na przykład ta lawenda, niech to będzie czerwona pomarańcza, niech to będzie kadzidłowiec. O kadzidłowcu za chwilkę powiem. To będą takie olejki, które rzeczywiście można bezpiecznie stosować właśnie jako aromaterapię podczas ciąży i po porodzie. Natomiast olejki, które na pewno należałoby wykluczyć ze stosowania w tym okresie, nawet jeżeli są to olejki czystej klasy terapeutycznej, to jest olejek jaśminowy, który jest wspaniałym wsparciem i naprawdę bardzo kobiecym, wspaniałym olejkiem, natomiast on może spowodować przyspieszenie akcji porodowej. I w zależności od tego, w którym momencie my go zastosujemy, no może być niebezpieczny rzeczywiście. To samo się odnosi do olejku, który się nazywa olejek z szałwii muszkatołowej. Będzie też raczej, ja bym go raczej wykluczyła w czasie ciąży z tego samego powodu. Natomiast po porodzie już, podczas karmienia, olejkiem, który należałoby wykluczyć, to jest olejek z mięty pieprzowej i wszystkie mieszanki, które są z tym olejkiem. To jest bardzo, bardzo mocny olejek. Tak jak przed chwilą pytałaś o tą wrażliwość na zapachy, olejek z mięty pieprzowej, jeżeli to jest olejek czystej klasy terapeutycznej, czyli znowu mamy w tej buteleczce tylko ten olejek, w jednej kropli olejku mięty pieprzowej mamy zawartość substancji aktywnych, taką jak prawie 30 filiżankach zaparzonej herbaty. To jest naprawdę ogień w butelce i dla mamy powiedzmy, że nie byłby szkodliwy, ale w kontakcie z bardzo delikatną skórą dziecka, noworodka, to może być za dużo, więc miętę pieprzową na pewno należy, mięty pieprzowej należy unikać. Z tego, co się orientuję, to faktycznie w ogóle jaśminu się nie poleca również jako herbaty dla kobiet w ciąży. Nie chciałabym teraz tutaj się wypowiadać jako specjalista, bo może powtarzam, wiesz, tak po prostu po kimś, ale tak mi się kojarzy, że nie powinno się pić. Ja w ogóle nie mam smaków takich herbacianych, więc nie sprawdzam tego aż tak dokładnie. Nie jestem fanką, ale może tylko dlatego, że nikt mi nie przyrządzał takich herbat. I odkryję coś nowego, ale spróbuję tego już totalnie po ciąży. Zadanie dla męża po ciąży. Z uwzględnieniem znowu stanu, że karmię piersią. Czyli tak jak powiedziałaś, na przykład ta mięta pieprzowa, żeby z tego zrezygnować. I tutaj też mi się kojarzy, że nie powinno się mięty pić w trakcie karmienia, a na pewno kombuczy, dobrze mówię? Kombucha. Tak. Także jeżeli mamy, macie ochotę próbować, eksperymentować i dopieszczać się ziołami, herbatkami i olejkami eterycznymi, no to tak jak Asia powiedziała, konsultujcie, bo okazuje się, że to nie jest chyba żadne zaskoczenie, że w takim stanie jak ciąża i karmienie piersią niektóre rzeczy mogą być niewskazane, więc warto to konsultować. Link do profilu Joasi będzie w opisie odcinka, także możecie do niej zagadać, bo Asia, tak jak powiedziała, chętnie odpowiada na różne takie pytania i pewnie was też poinformuje o tej firmie olejków, którą ona wybiera z tą czystą klasą terapeutyczną. Dobrze, to wiemy już, co nas może uspokajać, co nas może pobudzać, co może być przeciwwskazaniem. I teraz sobie myślę o porodzie, ale to chyba znowu pójdziemy w tą lawendę, że w porodzie chcemy się trochę zrelaksować, że potrzebujemy spokoju, że potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa. I w ogóle mi przychodzi taki pomysł do głowy, że jak sobie stosujemy te olejki eteryczne i one nam się dobrze kojarzą i nas uspokajają, to być może ten zapach
w czasie porodu, będzie wspierający w tym właśnie poczuciu bezpieczeństwa, w tym spokoju, że się otaczamy tą fajną, bezpieczną i przyjemną przestrzenią, jak myślisz? Jasne. Zapachy są najbardziej, mają taką właściwość, wiesz, kotwiczenia emocji. Więc no. Zresztą każdy z nas doświadcza tego, że mamy jakiś zapach z dzieciństwa, który natychmiast nam, wiesz, pokazuje przed oczami całą historię, całą sytuację, z którą dany zapach się kojarzył, więc tutaj bardzo fajną praktyką, jeżeli udało nam się, miałyśmy na tyle szczęście, że odkryłyśmy olejki czystej klasy terapeutycznej jeszcze w czasie ciąży albo przed ciążą i w czasie ciąży praktykujemy, nie wiem, pisanie strumienia świadomości, o którym mówiłyśmy w naszym pierwszym wspólnym odcinku, czy jakąś formę jogi, medytacji, chodzimy na zajęcia do szkoły rodzenia, w jaki sposób przygotowujemy się do tej ciąży i dbamy o swój spokój, mamy jakieś praktyki, które nas mają tak, wiesz, gruntować, przywracać do tu i teraz i właśnie wyciszać. Świetną metodą jest właśnie połączyć olejki eteryczne, a tak naprawdę wybrać sobie jakiś jeden, na przykład tą czerwoną pomarańczę, bardzo polecam, żeby połączyć sobie ją z tymi praktykami, bo później podczas porodu, nawet na sali porodowej, my możemy mieć taką maleńką buteleczkę 5-mililitrową przy sobie i zwyczajnie ją odkręcić, zacząć ją wąchać w momencie naprawdę jakiegoś kryzysu i natychmiast połączyć nie tylko zadziałać faktycznie tymi cząsteczkami aktywnymi na nasz umysł i na nasze ciało i na nasze emocje, ale jakby wykorzystać ten mechanizm psychologiczny, że my pamiętamy, jak przez całą ciążę praktykowałyśmy z tym olejkiem i nasze ciało się nauczyło, że ten zapach na przykład czerwonej pomarańczy oznacza spokój, oznacza wyciszenie, więc jesteśmy po prostu ustawione, jak nie wiem... No, podoba mi się ta rada, naprawdę. No. Sama skorzystam we wrześniu, jak jeszcze zdążę do tego czasu zdecydować się na zakup i na te inhalacje. Jasne. Ostatnio wszystko za wolno robię. Bardzo mi się to podoba, że to jest taki kolejny element, który może być wspierający w porodzie i w ogóle tak sobie myślę, że jeżeli w jakimś mieście dziewczyny rodzą nadal bez tej możliwości rodzenia z partnerem, to może być super wspierające, żeby ten zapach, który jest w domu, który nam się kojarzy z naszą rodziną, przenieść ze sobą tam na salę porodową. Ekstra, no super. Jestem z was dumna, Asia. No dobrze, urodziłyśmy dziecko. Mhm. I teraz znowu ta myśl, nie? A można przy dziecku, czy nie? Wiesz, jakby lęki, szczególnie przy tym pierwszym dziecku, są o wszystko, takie obawy, czy można, czy nie można. Mhm. I wszystko się od razu sprawdza z doktorem Googlem. No i ja też bym sprawdzała, czy ja mogę ten dyfuzor włączyć w pokoju, w którym jest moje dziecko, albo dodawać krople tego olejku, na przykład, nie wiem, do kąpieli. Mhm. No to pytanie do ciebie. Czy mogę? Możesz, pod warunkiem, że to są olejki czystej klasy terapeutycznej i że rzeczywiście wiesz, że ten konkretny olejek możesz zastosować, czyli masz wiedzę w tym temacie. Mniej znaczy więcej. Jeżeli nie masz pewności, to po prostu z tego zrezygnuj. Dla własnego spokoju i dla bezpieczeństwa dziecka. To tyle. No dobrze, wiesz. Ale to zdecydowałyśmy się już na ten olejek czystej klasy terapeutycznej i teraz jakie olejki poleciłabyś do stosowania w pokoju, w którym jest nasze dziecko? Wiesz co, na pewno odpowiadając jeszcze na to dodawanie do kąpieli, myślę, że raczej dodałabym olejek do na przykład oliwki, którą stosujemy na skórę dziecka. I tutaj super ważna rzecz jest taka, że taki olejek musi być kosmicznie rozcieńczony. Czyli jeżeli my mamy taką, wiesz, po prostu butelkę, nie wiem w jakich pojemnościach są oliwki dla dzieci, ale powiedzmy 100 ml, 200 ml, to naprawdę dajmy tam jedną, dwie krople, nie więcej. Nie, po prostu naprawdę mniej znaczy więcej. To wystarczy. To jest jednak malutki, świeży, młody organizm, który się uczy wszystkiego. Faktycznie go nie obciążajmy. Więc bardzo, bardzo duże rozcieńczenie. Jeśli chodzi o dyfuzowanie, to na pewno
Na pewno pomyślałabym o po prostu lawendzie, która będzie uspokajająca i wyciszająca. Natomiast takim olejkiem, który absolutnie będzie wsparciem dla tego młodego organizmu, to jest olejek z kadzidłowca. To jest olejek, który jest nazywany królem olejków eterycznych. I mówi się, że jeżeli my nie mamy pewności, co zastosować, to kadzidłowiec zawsze jest dobrym wyborem. Zarówno w przypadku jakichś takich sytuacji, gdzieś tam zmian skórnych, problemów, gdzieś tam z odparzeniami, wiesz, na skórze, ale znowu w bardzo dużym rozcieńczeniu. Czyli tak jak powiedziałam, że to naprawdę jedna, dwie krople na taką dużą butelkę olejku, takiego do skóry, oliwki do skóry. Czy jeżeli chodzi właśnie o działanie uspokajające, też do dyfuzora może być, w dyfuzorze może być zastosowany kadzidłowiec. Ja przyznam tego, nie miałam takiej praktyki, ja odkryłam olejki eteryczne, jak mój syn miał kilkanaście lat, więc absolutnie nie praktykowałam tego na sobie, natomiast skądinąd wiem, że pewna położna w Wielkiej Brytanii stosuje olejek kadzidłowca, oczywiście no za zgodą rodziców, na głowę, na czubek głowy nowonarodzonego dziecka, jako ten rytuał powitania dziecka na świecie. Znowu, jest to, wiem jakie ona olejki stosuje te same co ja, są to olejki czystej klasy terapeutycznej, to jest wykształcona osoba, też jakby zaznaczmy to, i osoba z no, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w swojej pracy, natomiast wiem, że w ten sposób właśnie ten olejek z kadzidłowca stosuje, więc a propos rytuałów. Ale to jest znowu taka nowość totalna dla mnie, żeby stosować ten olejek na odparzenia. Mm-hmm. W sensie, że to jest kolejne zastosowanie, tak? Nie dość, że takie relaksujące, uspokajające, to jeszcze no jakby pytanie o to, jak się pozbyć odparzeń, mm-hmm. to jest jedno z najczęściej pojawiających się na grupach mamowych i ja tam może źle czytałam, niedokładnie, ale nie widziałam nigdzie informacji o tym olejku, w sensie, że to może być coś nowego dla tych mam. Wiesz co, my nie wiemy tego po prostu, bo znowu wracamy do tego, że po prostu nie mamy wiedzy o tym, no wiesz, co to są olejki, naprawdę olejki terapeutyczne, ale z drugiej strony no jakby wszystkie preparaty, które my nakładamy na skórę, pochodzą gdzieś tam na początku z roślin. Tutaj mamy po prostu roślinę w kolosalnym stężeniu. A no też może nie wszyscy o tym wiedzą, natomiast olejki działają nie tylko na emocje, ale olejki mogą być wsparciem w każdym stanie fizycznym, którego doświadczamy. Czy to są jakieś tematy właśnie związane ze skórą? Czy to są tematy związane z odpornością? Czy to są, nie wiem, opryszczka i tak dalej? To wszystko może być, używając takiego słownictwa, za które, że tak powiem, nikt nas nie zgani, że tak nie, absolutnie nie chcę mówić, że olejki leczą, natomiast naprawdę mogą wspierać w powrocie do zdrowia. I w związku z tym na przykład lawenda jest bardzo dużym wsparciem dla skóry. Lawenda na przykład jest pierwszym olejkiem, po który należy sięgnąć w pierwszej kolejności w przypadku poparzeń wszelkiego rodzaju, czy to jest gdzieś tam od zetknięcia skóry z czymś gorącym, czy poparzenia słoneczne, czy na przykład właśnie jakieś zmiany pieluszkowe, absolutnie lawenda będzie wsparciem w powrocie do zdrowia. Mhm. Ja tak sobie myślę, że już zapytam cię bardzo konkretnie. Mhm. Często korzystam jako mamy z oleju z słodkich migdałów, jako takiego preparatu, powiedzmy, i do kąpieli, i do smarowania, i do, nie wiem, mycia własnych włosów, żeby trochę natłuścić końcówki. Mm-hmm. I mam wrażenie, że olej ze słodkich migdałów jest do wszystkiego. Czyli z takiej buteczki oleju dolewam sobie dwie krople albo tej lawendy, albo kadzidłowca i mam też preparat dla mojego dziecka na tą odparzoną pupę. Tak,
Tak, jak najbardziej. Zresztą super. Olej ze słodkich migdałów jest bardzo dobrym olejem nośnikowym, tak zwanym. Dlatego, że oczywiście ja tutaj powiedziałam o oliwce, bo to jest taka rzecz, którą każda mama gdzieś tam z tyłu głowy ma i wie, że ją będzie miała na swojej półce. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby to było jeszcze bardziej takie ekologiczne, zdrowe dla nas, nietoksyczne, to rzeczywiście olej ze słodkich migdałów czy frakcjonowany olej kokosowy to będą takie oleje, które będą miały naprawdę... będą spełniały funkcję oleju nośnikowego. Olejem nośnikowym będę nazywała taki olej, który właśnie będzie tą bazą, do której będę dolewać te olejki eteryczne i powodować to rozcieńczenie i sprawiać, że ten olejek eteryczny będzie bezpieczny dla dziecka. Fajnie, kolejna super rada. Bardzo się cieszę, że wcześniej w ogóle nie czytałam o tym i teraz mam, wiesz, w tej rozmowie tyle w ogóle pomysłów z tobą i poczucie takich fajnych, praktycznych rad dla mam. Super. Mhm. A jeszcze powiem ci, że z tym olejem nośnikowym tutaj zawsze warto mieć jakiś olej nośnikowy, jeżeli my stosujemy olejek eteryczny na skórę, i chcemy, żeby ten olejek zadziałał w ten sposób, że on ma wchłonąć się, wejść w głąb ciała i zadziałać wewnątrz ciała. Czyli to, o czym rozmawiałyśmy o tym zastosowaniu na podeszwy stóp czy wzdłuż kręgosłupa. Tutaj, jeżeli my stosujemy powierzchniowo olejek, to chodzi nam o to, żeby on wszedł w głąb ciała, a olejek eteryczny ze swojej natury ma tendencję do tego, żeby dyfuzować do powietrza. W związku z tym, jeżeli my nałożymy sam czysty olejek eteryczny na te podeszwy stóp albo wzdłuż kręgosłupa, to część tego olejku rzeczywiście wchłonie się, ale część się po prostu rozprzestrzeni w powietrze. Natomiast jeżeli my kropla takiego olejku eterycznego zamkniemy w oleju nośnikowym, czyli na przykład, teraz mówię o zastosowaniu dla osoby dorosłej, jeżeli my sobie weźmiemy jedną kroplę na przykład lawendy i kilka kropli tego oleju ze słodkich migdałów i taką mieszankę sobie wetrzemy w podeszwy stóp, to ten olej nośnikowy jakby zamknie te cząsteczki, uwięzi je w swojej strukturze, one nie będą tak łatwo dyfuzowały do powietrza i większa ilość po prostu tego olejku eterycznego wchłonie się w głąb ciała i zadziała tak, jak chcemy tego, nie? Okej, okay. Mówiłaś jeszcze o drugim oleju kokosowym, tylko frakcjonowanym, dobrze? Tak, on jest płynny wtedy, wiesz? Okay. On to jest po prostu płynny, czyli na przykład możemy sobie taką mieszankę w buteleczce jakiejś zrobić, natomiast oczywiście mniej znaczy więcej, więc jeżeli mamy taki zwykły olej kokosowy, który jest w tej stałej postaci, to też będzie, też dobrze zadziała. Też możemy sobie odrobinkę, wiesz, tam dosłownie, nie wiem, 1/4 łyżeczki nałożyć na dłoń, dodać jedną kroplę jakiegoś olejku eterycznego, który wybierzemy i też rozetrzeć w dłoniach. On też się oczywiście po chwili stanie płynny. Natomiast jeżeli chcemy sobie na przykład takiej buteleczce z kuleczką, mieć taką gotową mieszankę, żeby gdzieś tam sobie zabrać znowu na spacer czy w odwiedziny do znajomych, to rzeczywiście, jeżeli chcemy to zrobić na bazie oleju kokosowego, to może być to frakcjonowany olej kokosowy, czyli w płynnej postaci. Odkrywam przy tobie totalnie nowe rzeczy, w sensie z tymi odparzeniami i z tym uspokajaniem się przez zapach przy porodzie. I powiedziałaś o tym, że olejki eteryczne można stosować w terapii zwierząt. I to jest dla mnie w ogóle też kosmos, bo na to nie wpadłam wcześniej. I chciałam zapytać, jak to się robi i po co? Jakby w czym to pomoże zwierzakom? Na pewno te zasady stosowania są podobne, ale obostrzenia są inne. To znaczy, tak jak w przypadku na przykład lekarstw, absolutnie nie możemy jeden do jednego podawać ludzkich lekarstw zwierzętom. Tak samo też nie jeden do jednego przekładamy olejki na działanie dla zwierząt, dlatego że niektóre mogą być dla nich zbyt silne, mogą być dla nich toksyczne po prostu i niebezpieczne. Natomiast to zastosowanie jest dokładnie, znaczy przyczyny stosowania olejków są dokładnie tak samo, takie same jak u ludzi, czyli wspierające emocje, czyli dla zwierzaków, które gdzieś tam są nadpobudliwe, czy się boją jakiejś sytuacji, czy na przykład, nie wiem, zbliża się Sylwester i wiemy, że będą gdzieś tam te wystrzały i nasze zwierzę się boi, żeby po prostu go wesprzeć w tej sytuacji emocjonalnej, ale też żeby wesprzeć go w zdrowiu, czyli w
problemy żołądkowe, problemy ze stawami. Są na świecie specjaliści, którzy są wykształceni w sposób formalny, weterynarze, zresztą lekarze wszelkich specjalizacji również, którzy stosują w swojej praktyce olejki czystej klasy terapeutycznej, więc jest to absolutnie, wiesz, może jeszcze, olejki eteryczne stały się popularne i tak jak w wielu dziedzinach, które się stają popularne, mamy dużo dezinformacji czy jakichś szkodliwych informacji i to jest taka dziedzina szeroko rozumianego wellness, która jest często krytykowana, szczególnie w ostatnich czasach, gdzie zmierzaliśmy się wszyscy z jakimiś tam wyzwaniami zdrowotnymi i również słyszeliśmy informacje o tym, że olejki mogą pomóc w tych jakichś tam problemach. Natomiast musimy pamiętać, że jakby nie możemy wkładać do jednego worka wszystkich informacji o olejkach, które mamy, dlatego że naprawdę są na świecie olejki czystej klasy terapeutycznej stosowane przez lekarzy wykształconych w sposób formalny i przez weterynarzy wykształconych w sposób formalny i one są bezpieczne i są skuteczne, także myślę, że warto dać szansę tym preparatom. Jak mówisz o tym, że one działają na zwierzęta, to od razu się zastanawiam, czy działają na owady i czy można nimi odstraszać w bezpieczny dla nas sposób komary na przykład, których teraz jest plaga po prostu. Jak najbardziej można zastosować mieszankę olejków eterycznych, która będzie miała działanie takie odstraszające. Oczywiście jakby nie będziemy mieli takiego dużego wpływu na to, co się gdzieś tam dzieje, czy te owady fruwają gdzieś tam u nas po ogródku, czy gdzieś w miejscu, w którym my jesteśmy, nie wiem, na dworze, ale możemy nałożyć na skórę po prostu taką mieszankę. I olejki, które będą miały takie działanie odstraszające dla wszelkich insektów, to będzie mieszanka olejku z kwiatu Yang Yang, z cedrowca, z eukaliptusa cytrynowego i taka mieszanka nałożona na skórę, czy dyfuzowana na przykład w pomieszczeniu, w którym na przykład śpimy, tak? Czyli żeby mieć pewność, że te owady nie będą się dostawały do pokoju, w którym śpimy, czy w którym przebywamy. Na pewno będzie miała nietoksyczne, ale skuteczne działanie odstraszające. I nie będzie miała na nas złego wpływu. Ja czasami mam tak, że jak mam zastosować takie, wiesz, sklepowe preparaty na komary czy kleszcze, to mam jakieś opory przy stosowaniu tego na sobie, a co dopiero na dziecku. Więc taką mieszankę chętnie bym zastosowała z olejków, jeśli działa. Wiesz co, słusznie, dlatego że moja serdeczna koleżanka i też nauczycielka olejkowa i terapeutka medycyny chińskiej Angela Chambers, bardzo polecam, żeby sobie na nią zerknąć. Ona zawsze mi mówi, pamiętaj, pory skóry są jak takie małe usta, które zjadają wszystko, co na tą skórę nałożysz, więc twój instynkt dobrze cię, że tak powiem, prowadzi. Chyba, Asiu, powiedziałyśmy wszystko, co mamy, które chciałyby zacząć swoją przygodę, czy kobiety w ciąży, czy mamy małych dzieci, chciałyby wiedzieć na temat olejków terapeutycznych. Powiedziałyśmy o tym, w jaki sposób je stosować, jakich olejków nie stosować, w zależności od stanu, w którym jesteśmy, i o tym, jakie zapachy, jakie olejki mogą być dla nas wspierające i dlaczego. Chyba przegadałyśmy cały temat, a mi jest smutno, bo ja tak lubię z tobą rozmawiać. Musimy coś wymyślić jeszcze, wiesz? Dobrze, coś wymyślimy. Jeśli wy macie jakieś pomysły na kolejne zagadnienia, które mogłabym poruszyć w podcaście, zarówno z Asią, jak i z innymi gośćmi, to dawajcie mi znać. Zajrzyjcie do Asi, żeby też dowiedzieć się więcej o olejkach. Jeśli macie starsze dzieci albo w ogóle nie macie dzieci i po prostu chcecie więcej informacji, bo tutaj skupiłyśmy się na tych konkretnych przypadkach. No i dajcie znać, jeżeli zaczęliście stosować te olejki, jak wam z nimi jest, co się u was sprawdza, bo może też jakieś fajne rady przyjdą wam do głowy, o których my tutaj nie powiedziałyśmy, ale po prostu myślę, Asia, że dzisiaj przebiłaś wszystko z tymi odparzeniami. Że to będzie, wiesz, porada roku 2020. O, matka.
kadzidłowca. No bo wiesz, jak sobie myślę o tych wszystkich kremach, które kosztują po prostu fortunę i one się tak szybko zużywają. No pudru się już nie stosuje, przynajmniej mówi się o tym, żeby nie stosować, że czasem gdzieś ta mąka ziemniaczana i oczywiście wietrzenie, a tu się okazuje, że nie dość, że ładny zapach dodany do oleju z migdałów, który jest dobrym nośnikiem, już wiemy. I możliwe, że to pomoże nam o wiele bardziej niż te drogie kremy, które często nie pomagają po prostu. No bo skoro te mamy pytają i piszą, że używały już wszystkiego, jasne, no to nie pomagają. Więc super, dzięki Ci za tą radę, dzięki za całą rozmowę. I ja również no i mam dziękuję. Nadzieję do usłyszenia. Jasne, koniecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze to jest wielka przyjemność z Tobą rozmawiać. Także mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli moje treści są dla Ciebie wspierające, to podziel się z nimi z innymi rodzicami i skomentuj pod postem na Instagramie, na fejsie, albo na stronie, albo napisz do mnie maila. Taki kontakt jest dla mnie ważny i cieszę się z każdej otrzymanej wiadomości. Na wszystkie staram się odpowiadać. Nagrywam też dwa inne podcasty. Pierwszy o ekologicznym podejściu do mody pod nazwą Mamy Ekostyl, a drugi to rozmowy o świadomym rodzicielstwie, który współprowadzę z cudowną kobietą Magdą Bodźko-Mysiorską. Wszystkie znajdziesz w popularnych aplikacjach, które udostępniają podcasty oraz na mojej stronie www.hejmama.pl. Do usłyszenia.